ostatnia rada w tej serii dla pantoflarzy a raczej dla małżeństw, które no, w ten wrogi Bogu sposób funkcjonują już od dłuższego czasu. Mówiłem o przebaczeniu, mówiłem o prośbie o pomoc Boga, a potem swojej współmałżonki. Ale Weźcie pod uwagę, że oboje jesteście skrzywieni, przyzwyczailiście się do życia w ten sposób. Możecie wiedzieć, jak powinno być, możecie nawet chcieć i planować zmiany, ale teraz potrzebujecie jeszcze jednego ostatniego elementu, który Bóg dla nas tu przygotował. Potrzebujecie przykładu i środowiska wzrostu. Czyli potrzebujecie innych małżeństw, które będą żyły we właściwy sposób. Żeby dały wam wzór, dały wam pomoc, radę, niekiedy napomnienie. To się nazywa chrześcijański kościół. Nie każdy kościół, który nazywa się chrześcijański, jest rzeczywiście biblijny. Nawet wśród kościołów protestanckich jest dużo takich, że porządek w małżeństwie jest odwrócony, a kobiety tam rządzą. Także jeśli chcecie zmienić swoje małżeństwo na wzór chrześcijański. Poszukajcie biblijnego kościoła, gdzie właściwie ustawiona jest rola kobiet, zarówno w społeczności, jak też i w małżeństwie. Patrząc na inne małżeństwa, przebywając z nimi, będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Po prostu jest taka, takie zjawisko tak zostaliśmy przez Boga stworzeni, że bierzemy udział w społeczności, dostosowujemy się, uczymy się, podpatrujemy. Po prostu będziecie mieli koło siebie takie wzorce, jakimi, mam nadzieję, chcecie być.